Cześć, cześć! Kolejny dzień. Zapraszam Ciebie serdecznie do przebudzenia piąta rano. Jestem zaskoczona, jak czasami jeden werset przechodzi w drugi. I teraz, kiedy siedzę tutaj i nagrywam kolejny filmik dla Was, jak widzicie, w tym samym sweterku, co wczoraj i przedwczoraj, ponieważ nagrywam to tak seriami, ale jestem zdumiona, jak Bóg Kieruje tym wszystkim, wiecie, tym, o czym mówimy, i te kolejne wersety łączą się ze sobą. Wczoraj mówiliśmy na temat tego noszenia nas przez Boga i że to nie my czynimy pewne rzeczy, że to nie my musimy o własnych siłach się zmagać z życiem, ale Bóg po prostu nas nosi i przenosi, tak że możemy oszczędzać nasze siły. I nie musimy być zniszczeni, nie musimy być złamani, nie musimy być wyczerpani tym życiem. Ale możemy być w naturalny sposób zaopatrzeni. E, I dzisiejszy tekst, który przygotowałam z pierwszego listu do Koryntian, potwierdza właśnie ten sposób myślenia. E, potwierdza tą myśl. Chciałabym, żebyśmy sobie otworzyli 15 rozdział i przeczytamy od 9 do 10 wersetu, czyli dwa wersety. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem. Bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Pierwsza myśl jest dotycząca tożsamości, bo kiedy myślę o apostołach, to apostoł Paweł, jak dla mnie, był takim największym apostołem, ponieważ najwięcej jest o nim w Nowym Testamencie, najwięcej dokonał. No był po prostu mocny facet, tak? Gdziekolwiek nie szedł, to otwarcie głosił Ewangelię, nie bał się, był kamienowany, był więzienia wielokrotnie, ale po prostu szedł jak przecinak i geograficznie nie było mu równych w głoszeniu Ewangelii. Wiedział, że jest posłany do Pogan i dlatego nie ograniczał się jedynie do Zbiorowisk żydowskich, ale miał od razu szeroką wizję, że ma iść na cały świat i realizował ją najśmielej tak, ze wszystkich apostołów. Jeżeli myślimy o zasięgu liczbowym powiedzmy, i geograficznym, tak, bo nie chcę tutaj oceniać jakiegoś wpływu duchowego, to będzie sądził Bóg i on wie najlepiej, kto tutaj uczynił jakby największe, a, największe zmiany. Ale apostoł Paweł robiąc to wszystko. Mówi, że jest najmniejszy z apostołów i nie jest nawet godny tak się nazywać, bo prześladował Kościół Boży. Czyli apostoł Paweł miał cały czas w świadomości to, kim był wcześniej. I, i chociaż rozumiał łaskę Bożą, w dziesiątym wersecie czytamy o tym, że to rozumiał, miał w sobie pokorę. Miał takie zrozumienie, pamiętał, kim był w przeszłości. Tak jak Dawid pamiętał, że był pasterzem, kiedy był królem, to Paweł pamiętał, z jakiego stanu Bóg go wyciągnął. I to dawało mu taki właściwy osąd nad swoim własnym życiem, że on y, wiedział, że to nie on jest apostołem. Wiecie, potem jest odniesienie do tej łaski Bożej, która tłumaczy sposób myślenia Pawła. On wiedział, że to nie on jest wielki. To nie On jest wielki, tylko Bóg w Nim jest wielki. I, i ta pokora i to właściwe zrozumienie, kim był, pozwoliły Mu wierzę, dokonać właśnie tak wiele. Teraz jest wiele osób, które lubią nazywać się ewangelistami, prorokami, apostołami i lubią się tak mianować. I teraz nie mówię, że oni nie są. Być może nawet są i Bóg ich używa w ten sposób. Ale nasza łatwość i chęć do Nadawanie sobie jakichś nazw do określania się, do takiego identyfikowania się. To jest taka skłonność, która ma nas w jakiś sposób dowartościować nas samych i również w oczach innych ludzi, żeby dodać nam jakiegoś autorytetu. Um, wiele osób uważa, że to jest OK, bo, że to pomaga, jakby rozpoznać. Ale apostoł Paweł który był apostołem bardziej niż ktokolwiek innym. Mówi, że nawet nie jest godny tak się nazywać. I teraz co ciekawe, w dziesiątym mówi, ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. I to mnie po prostu rozwala. <laughs> Naprawdę jest to niesamowite określenie. Apostoł Paweł nie ma pokusy, żeby się jakoś określać, żeby dać sobie jakiś tytuł. On jest, czym jest. Po prostu jest Pawłem. Jest Pawłem, w którego życiu działa łaska Boża. I to jest dla mnie tak mega pokorne i głębokie. I ja chcę tak samo. Ja nie chciała się jakoś tam nazywać. Chciałabym być znana jako ta Agata, Agata, która jest napełniona Duchem Świętym po prostu i z łaski Boga czyni co czyni. Jest czym jest. I nie potrzebuje żadnych przymiotników, nie potrzebuje żadnych e, ozdobników, nie potrzebuje żadnych skrótów, żadnych pseudonimów, nie potrzebuje czegoś takiego, co w oczach ludzkich by jej pomogło, bo po prostu jest sobą. Nie wiem, być może teraz to mówię, jestem żałosna, bo może ktoś w moim życiu widzi e, jakąś chęć, e, nie wiem, nagłaśniania tego, co mówię, bo, bo w social mediach jednak działam, tak, e, ale. Ale mówię o pragnieniach mojego serca. Chciałabym żyć takim prostszym życiem: tak? prostszym życiem, e, gdzie myślę o sobie we właściwy sposób, gdzie nie sugeruję innym, jak mają myśleć o mnie, e, żeby nie musieli myśleć o mnie więcej niż jest to w rzeczywistości. Tak? Żeby nie myśleli, że, że jestem jakaś wspaniała, kiedy wspaniała nie jestem, ale jestem czym jestem, i chciałabym tak jak apostoł Paweł. Jestem czym jestem z łaski Boga. Bo to on czyni mnie jakąś i to on sprawia, że ja jestem teraz taka, a cztery lata temu byłam inna. I to jest jego dzieło we mnie. Ani się nie będę tym chwalić, ani nie będę z tego dumna, ani też nie będę załamana sobą, ponieważ jestem dziełem Boga. On widocznie tak mnie kształtuje. Ja staram się mu pomagać w tym, a nie przeszkadzać oczywiście. Ale to jest on i to jest jego łaska. Tak więc jego łaska względem mnie nie okazała się daremna. On współpracował z Bogiem. On przyjmował tę łaskę i ta łaska łamała jego serce. Ona go przekształcała, ona go dotykała. Ta łaska w nim pracowała w taki sposób, że on nie przyjmował ją w bierny sposób na zasadzie: o Boże, kochasz mnie, fajnie, fajnie, kochasz mnie, a jestem kochany przez Boga. On nie przyjmował tej łaski, przebaczyłeś mi. Ale dobrze że mi przebaczyłeś, Bóg mi przebaczył. On nie używał tej łaski po to, żeby się lepiej poczuć, tylko ta łaska prowadziła go do opamiętania, do jeszcze większego poddania się. Także pytał się Boga, co mogę zrobić, gdzie chcesz mnie posłać, komu mam jeszcze głosić, co mam tutaj jeszcze zrobić. Tak więc ta łaska Boga powodowała w Pawle jeszcze większą Chęć poddania się Bogu i służenia innym ludziom. I to jest właściwe miejscowanie łaski, która nas przekształca, że stajemy się sługami. Łaska Boże nas przekształca. Tak więc apostoł Paweł pracował więcej od wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. On po prostu był bardziej otwartym narzędziem od innych. On był bardziej dostępny dla Boga od innych. On był najbardziej skruszonym narzędziem od innych. On był człowiekiem, który pamiętał bardziej niż inni o tym, jaka była jego przeszłość i z czego wyciągnął go Bóg. Że to Boża łaska jedynie sprawia, że jest kim jest. I nie musi się dowartościowywać tym, co robi, bo wie, że to nie on. I nie musi się martwić tym, czego nie robi, bo wie, że widocznie Bóg go nie chce użyć w ten sposób. I powiem Wam, że to jest piękny stan, piękny stan, który jest możliwy dla, nas, dla każdego z nas do osiągnięcia, żebyśmy w ten sposób pozwolili Bogu, żebyśmy pozwolili Jego łasce w nas działać skutecznie, skutecznie, żeby ta łaska była skuteczna, żeby nie była przyjmowana lekko, żebyśmy nie przyjmowali, a Bóg mnie zbawił, Bóg mnie uzdrowił, ok, aleluja. To jest coś, co powinno wstrząsnąć naszym światem. Każda oznaka Bożej miłości, Bożej łaski powinna wstrząsnąć nami. Także chcemy zmienić swoje życie. Także szukamy sposobów nie żeby się odwdzięczyć Bogu, bo wiemy, że niczym nie możemy, ale że chcemy być tacy jak on, skoro on okazał nam taką łaskę, to my chcemy też okazać łaskę. Tak, my chcemy być tacy sami jak on. Drogi Boże Właśnie tacy chcemy być. Drogi Tato w niebie, Ty nam okazujesz łaskę, która nie mieści nam się w głowie. Twoja miłość, Twoja dobroć nie mieści nam się w głowie. Chcemy otworzyć się na Twoje prowadzenie, Twoje działanie bardziej. Chcemy przyjmować Twoją łaskę, dostrzegać ją, ale też być wdzięcznymi, tak żeby ta łaska nie była bezowocna. Tylko, żeby ta łaska przekształcała nas w takie osoby, które chodzą pokorze, chodzą z wdzięcznością sercu, chodzą w zrozumieniu tego, kim są, które nie dowartościowują się jakimkolwiek działaniem, czy jakimkolwiek słowami, tytułami, tylko żebyśmy byli tymi, którzy odbierają Twoją łaskę i przekazują ją dalej. Chcemy właśnie tacy być. Tobie na chwałę, żebyś Ty był widoczny, żebyś Ty był zauważony, żeby ludzie nas pytali, dlaczego tacy jesteśmy. Jak to się stało, że jesteśmy tacy, a coś jesteśmy. Żebyśmy mogli opowiadać o Tobie więcej. Żeby o imieniu Jezusa było głośniej. Żebyś Ty mógł okazywać łaskę coraz większej ilości ludzi. Twoja łaska jest słodka, jest przekształcająca, jest uświęcająca, jest dająca siłę. Chwała Tobie. aleluja, Amen. O, kochani, Dobrego dnia, przyjaciele, z Panem Bogiem. Błogosławię Was! I zaglądajcie tutaj na mój kanał od czasu do czasu. Zapraszam Was też na inne serie, które tutaj nakręciłam, które są jeszcze prawdopodobnie przez Was nieodkryte. Tak więc kliknijcie w mój kanał, znajdźcie zakładkę playlisty i przejrzyjcie tam wszystkie piękne skarby, które dla Was przygotowałam. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Pa! pa. Every time I hear the phone ring, I see another you unknown. I really know. try to breathe and keep composure while I pray.